Badania, analizy, które prowadzimy potwierdzają, że te potrzeby rolników są realizowane głównie w zakresie potrzeb zakupowych na maszyny i urządzenia. Do 17% rolników deklaruje zakup maszyn i urządzeń. 12% środków przeznaczanych z kredytów jest przeznaczanych na zakup nawozów i materiałów siewnych i 5% przeznaczanych środków z pozyskiwanych kredytów jest przeznaczane na zakup gruntów rolnych. Rolnicy dzisiaj najczęściej korzystają z pożyczki. W przypadku naszej firmy jest to główny produkt, który sprzedajemy naszym klientom. Rolnicy kierują się do, przede wszystkim dostępnością produktów finansowych i tym, w jaki sposób te produkty są, są dystrybuowane. To znaczy, czy ktoś dzisiaj jest w stanie do nich dotrzeć i przedstawić im ofertę finansowania i jak szeroka jest ta oferta, ponieważ rolnicy mają coraz więcej potrzeb finansowych. Rynek maszyn i urządzeń rolniczych w ubiegłym roku był odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej w kraju. W sektorze rolnym potrzeby inwestycyjne były realizowane głównie ze środków PROF. Wierzymy, że pomimo tego, że rolnicy czekają na nowe dotacje w ramach rozwiązań PROF, będą podejmowali inwestycje, realizując swoje potrzeby związane z sukcesywną wymianą parku maszynowego w swoich gospodarstwach.